Z Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach, tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. To każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto słowo Pańskie. Charyzmat apostoła to charyzmat kogoś, kto jest posłany przez Chrystusa w kruchości, żeby głosić jego orędzie. Nam zwykle apostołowie kojarzą się z 12 apostołami z Ewangelii. Oczywiście apostołów było dużo więcej, bo no właśnie, apostoł to charyzmat. 12 Ewangelie
często podają jako nazwę własną, takiego jakby zarządu Kościoła, tych najważniejszych spośród apostołów. Ale Nowy Testament mówi o tym, że Paweł był apostołem, Barnaba był apostołem, Sylas był apostołem. Nawet żonaty Akwila był apostołem razem ze swoją żoną. I wielu innych wymieniają, czy to listy świętego Pawła, czy też Dzieje Apostolskie jako apostołów. No bo apostoł to jest właśnie charyzmat. Tak jak dziś, gdy następcami apostołów są biskupi. Na przykład biskup, który zostaje ustanowiony ordynariuszem jakiejś diecezji, nie powinien być biskupem w swoim mieście. Właśnie na znak tego, że jest posłany. Bo apostolos po grecku, czyli po hebrajsku szaliach, to jest właśnie wysłannik. Wysłannik. Do czego jest wysłany ten wysłannik? A więc przede wszystkim do tego, żeby głosić dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa, o nowym życiu, o życiu wiecznym, o darze Ducha Świętego, o wspólnocie Kościoła, ciele Chrystusa, które jest żywe i które jest ponad śmierć sięgające. To w tym punkcie jest bardzo podobny charyzmat do charyzmatu ewangelisty, ale charyzmat apostoła to jest coś więcej. Po czym poznać, że ktoś ma charyzmat apostoła? No po tym, że się go gdzieś weźmie i Kościół go gdzieś pośle, tam gdzie nie ma Kościoła i tam zaczyna rosnąć Kościół. Powstaje wspólnota chrześcijańska, ludzie przychodzą się chrzcić i nawracają się. Powstaje żywy Kościół, żywa wspólnota żywych uczniów Chrystusa. Po tym można poznać, że ktoś ma charyzmat apostoła. Wielu misjonarzy ma ten charyzmat. Moi drodzy, jest potrzeba dzisiaj apostołów. Jest potrzeba tych, którzy rzeczywiście dzisiaj oddają swoje życie Chrystusowi po to, żeby iść tam, gdzie Kościół ich pośle. Bo jeszcze w wielu miejscach świata jest wielu ludzi, którzy o Chrystusie nie słyszeli. Prawda, słyszeli o nim jakoś tam historycznie, że to założyciel chrześcijaństwa, czytali na Wikipedii, mieli do czynienia z jakimiś chrześcijanami, ale tak naprawdę nigdy jeszcze nie słyszeli dobrej nowiny o Chrystusie. No i to ośmielę się powiedzieć, że nie tylko to się dzieje w Azji czy w Afryce i nie tylko to się dzieje w takich miastach Europy jak Chemnitz, gdzie większość, chyba 80% ludzi jest nieochrzczonych w Niemczech, są takie miasta, ale również i tu u nas, w Warszawie, jest wielu ludzi, którzy mimo, że są ochrzczeni, że przystąpili do pierwszej komunii, oni nigdy nie słyszeli dobrej nowiny o Jezusie. Słyszeli różne moralizmy chrześcijańskie, słyszeli słabą nowinę, że jak ty nie będziesz dobry, to cię Bozia ukarze, jak uderzysz mamę, to ci ręka uschnie, tego typu rzeczy. No, ja to słyszałem, jak byłem mały. To nie jest dobra nowina, to jest słaba nowina. Natomiast nigdy nie słyszeli rzeczywiście tej dobrej nowiny. O tym, że Chrystus, zwycięzca śmierci, ten, który ma w ręku zmartwychwstanie i życie, jest od Boga posłanym do nas, do naszego życia, do naszych problemów, do tego wszystkiego, w czym nas życie pokopało i pokąsało, żeby to nasze życie wskrzeszać, żeby to nasze życie ożywiać swoim życiem, żeby tam, gdzie my
po prostu mamy wrażenie przegranej śmierci, żeby tam móc otrzymać Jego życie i żeby móc Jemu całkowicie oddać nasze życie, nasze wszystkie problemy i nasze trudności i doświadczać życia nowego, życia Jego natury w nas, Jego ducha w nas, Jego świętości i Bożej obecności w nas. I to się dzieje, to jest prawda. Jest wielu świadków tego. Ja pamiętam, jak miałem 18 lat, kiedy właściwie wydawało mi się, że wszystko wiem na temat świata, tego, jaki on jest okropny, jak wielu ludzi jest złych. Tak to rozumiałem. Wiedziałem o Jezusie bardzo dużo. Znałem nawet Ewangelię. Słyszałem je. Ale dopiero żywego Chrystusa spotkałem poprzez przepowiadanie dobrej nowiny właśnie i potem dotknąłem tego życia właśnie wtedy, kiedy zaufałem tej dobrej nowinie i wszystko się zmieniło. Wszystko. Nabrało innych kolorów, innych obrazów. No, otworzyła się przede mną perspektywa zupełnie inna. Ja, który nie miałem chęci żadnej żyć, ani się uczyć, miałem w szkole nędzne trójki, wtedy to była najniższa ocena, dzięki której się przechodziło do następnej klasy, chociaż pani z polskiego mnie nie chciała do matury dopuścić. Wtedy, kiedy słyszałem dobrą nowinę, pracowałem w szpitalu wojskowym, bo tak jak mówiłem, nie chciało mi się uczyć, a musiałem uciekać przed wojskiem, bo to był stan wojenny. W czasie, kiedy jedyną moją ideologią była muzyka i nie wyobrażałem sobie 5 minut bez słuchania jakiegoś heavy metalu albo czegoś innego, zmieniła mi się perspektywa całkowicie. Odkryłem nowy świat, nową rzeczywistość. I ta rzeczywistość była pełna światła, nadziei, życia. I co ważniejsze, czegoś niesamowitego, co jest przede mną. Zrozumiałem, że ten świat to nie jest tylko miejsce, przez które się trzeba przebijać z zaciśniętymi pięściami i zębami, ale odkryłem, że ten świat jest pełen wspaniałych rzeczy i wspaniałych ludzi. Więc potem, kiedy już się nawróciłem, kiedy już zacząłem to nowe życie, kiedy już byłem we wspólnocie, zdałem na studia, bo ten świat wydawał mi się wart tego, żeby go zmieniać na lepsze. I po skończonych studiach pracowałem jako lekarz, ewangelizowałem, wyjeżdżałem do Związku Radzieckiego głosić dobrą nowinę. To właśnie ta prosta rzecz, ta dobra nowina zmieniła moje życie. Nie wiem, na ile ty kiedyś słyszałeś dobrą nowinę dla ciebie, że Bóg, który cię kocha, dla którego jesteś ważny, który zna ciebie osobiście, wie, kim jesteś, nie potępia cię, ale myśli o tobie dobrze, posłał Jezusa Chrystusa do twojego życia, żebyś mógł doświadczyć zwycięstwa nad twoim grzechem, nad twoją śmiercią, nad twoją niedolą, nad twoimi wadami, nad tym wszystkim, co dziś cię dołuje i sprawia, że kiedy myślisz o przyszłości, to po prostu jest ci trudno, bo myślisz, że twoje marzenia się nigdy nie zrealizują, że nie będziesz szczęśliwy. Ale Chrystus jest posłany do naszego życia, żeby dać mu nowy sens, żeby w tych, którzy tego chcą,
stwarzać nową rzeczywistość. Jeśli Ty tego chcesz, jeśli chcesz, żeby Jezus właśnie był Twoim Mesjaszem, Twoim Panem, to możesz Mu powierzyć siebie. A On rozbije swój namiot w Twojej duszy. Duch Święty zacznie ożywiać Twoje życie, rozleje się w Tobie miłością Ojca, poczujesz, że jesteś kochany, że jesteś wart tego, żeby żyć, że masz godność, że masz niesamowitą perspektywę w tym życiu i również w tym życiu, kiedy już przejdziemy przez tą bramę do nieba, do wieczności. I tak ta dobra nowina wyda owoc, czego serdecznie życzę Tobie, sobie i wszystkim tym, którzy nas dzisiaj słuchają. Moi drodzy, nasz Kościół jest Kościołem świętym, powszechnym i apostolskim, bo jest oparty na przepowiadaniu apostołów, przepowiadaniu dobrej nowiny. Wielu ludzi odkryło żywego Boga dzięki przepowiadaniu apostołów i wielu ludzi przemieniło swoje życie, Duch Święty przemienił ich życie, także mogą świadczyć o tym, że to jest prawda. Tak jak apostołowie. A więc pozwólmy Chrystusowi działać w naszym życiu.